Podczas czwartkowej pilnej konferencji Ministerstwo Zdrowia przekazało bardzo ważne informacje dla wszystkich Polaków. Sytuacja jest poważna. Niestety nie mamy dobrych wieści. Wszyscy obawiali się tak dramatycznych wiadomości. Ministerstwo Zdrowia niestety nie ma dobrych wiadomości dla Polaków. Jak wynika z wiadomości przekazanych podczas dzisiejszej konferencji, sytuacja jest poważna. Niestety w najbliższym czasie nie zapowiada się również na znaczną poprawę. Adam Niedzielski zapowiedział ważne zmiany. Ministerstwo Zdrowia ma dobrych wiadomości dla Polaków. Wszyscy się tego obawiali, mamy do czynienia z eskalacją pandemii. Dzisiejsza liczba zakażeń przekroczyła 1900. To kolejny rekord. W najbliższych dniach ta tendencja będzie się utrzymywała. Z naszych prognoz wynika, że w okresie 2 tygodni będziemy mieć od 1500 do 2000 zachorowań dziennie. Ta dynamika zmienia nasze realia działania, mówił podczas dzisiejszej konferencji minister zdrowia, Adam Niedzielski. W czwartek w siedzibie Ministerstwa Zdrowia miało miejsce spotkanie kierownictwa resortu oraz lekarzy rodzinnych. Po zakończeniu spotkania w czasie konferencji prasowej, szef resortu przekazał, że najważniejsze zagadnienie, które zostało poruszone podczas spotkania, to kwestia tego, co będzie działo się z pacjentem, który otrzyma pozytywny wynik testu na koronawirusa. Minister przypomniał, że wcześniej zakładano, że taka osoba będzie trafiała do szpitala zakaźnego, po czym tam dojdzie do oceny, czy jest to przypadek poważny, czy nie. Teraz znacznie zmieniła się jednak sytuacja, co wymaga zmiany działań. Dlatego razem, dyskutując o tym, jak rozwiązać ten problem, razem ze środowiskiem lekarzy rodzinnych zdecydowaliśmy się na taką ścieżkę pacjenta, który z pozytywnym wynikiem, a przy braku objawów, żeby ci pacjenci mogli być skierowani na izolację domową, oczywiście pod pełną opieką lekarza. Będzie miał takie uprawnienia i prawo każdy lekarz, także lekarz POS, również specjalista, ale także lekarze, którzy są w szpitalach powiatowych na pierwszym poziomie sieci COVID-owej, przekazał szef resortu. Niestety dzisiaj padł kolejny niechlubny rekord nowych zakażeń, czyli aż 1900 nowych przypadków. Jak wynika ze słów ministra zdrowia, takiej tendencji możemy spodziewać się nadal w ciągu najbliższych dni. Prawdopodobnie podobnych liczb możemy spodziewać się przez co najmniej najbliższe 2 tygodnie. Taka sytuacja budzi niepokój u wielu Polaków. Minister poinformował, że taka sytuacja wymaga zmiany realiów działań resortu. Źródło: Interia.